Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii wywiadów z gośćmi, wspaniałymi gośćmi. Dzisiaj mamy okazję gościć człowieka, z którego ja trochę się śmieję, że ma więcej nagrań na YouTubie, będzie miał ze mną, niż ma sam, ale on pewnie opowie o tym trochę więcej też sam, z czego to wynika. Autor 16 książek, człowiek związany od ponad 20 lat ze sprzedażą. Przed Państwem Arek Bednarski. Witam Cię, Arku. Cześć, cześć Patryk, dzień dobry wszystkim, którzy słuchają, którzy oglądają. No, coś w tym jest faktycznie, to prawda. Ja jakoś nie bardzo jestem medialny w sensie takim właśnie nagrywania filmów, pokazywania się gdzieś w internecie, na YouTubach i tak dalej. I moi klienci, moi znajomi mnie znają z tej strony. To może wynika ze specyfiki mojej pracy, tak, że ja bardziej pracuję w korporacjach, ja bardziej pracuję z firmami, konkretne projekty realizuję bardziej niż szkolenia otwarte. Miałem tam swoją przygodę ze szkoleniami otwartymi jakiś czas temu, jednak to się na pewnym etapie zakończyło i poszedłem już tak w typowe takie wewnętrzne szkolenia, to pewnie stąd się bierze. Ale uwaga, poprawiam się, teraz szykuję webinar i szykuję do tego serię filmików, także już będzie mniej więcej niż tylko z Tobą, obiecuję. No to ja trzymam za słowo, wiesz, po recenzji książki, którą zrobiłem twojej i po tym nagraniu, wracałem z jakiegoś szkolenia i tam wyskoczyło mi na LinkedIn, że Arek Bednarski oznaczył cię w poście. Ja się zatrzymałem na jedzenie i jak zobaczyłem, że to jest filmik, ja mówię, cholera, mówię, nie wierzę. Mówię, może jest coś z Arkiem nie tak. Mówię, może to już jest stan agonalny i stwierdził, że trzeba nagrać ostatnie pożegnanie, dlatego mnie oznaczył, nie? Tak, tak. Taki na szybko trochę ten filmik był zrobiony, ale chciałem Ci jeszcze raz podziękować, bo bardzo fajna, taka merytoryczna, dobra recenzja. Widać, że przez praktyka pisana, a to jest najważniejsze. No dobra, Arku, przechodzimy do merytorycznej części naszej rozmowy. Ja bym chciał trochę dzisiaj z Tobą pogadać, jak to jest z tymi mitami dotyczącymi sprzedaży, dlatego że też zrobiłeś takie też ciekawe swoje zestawienie, o którym pisaliśmy dzisiaj. Ja też przygotowuję na jutro wpis na bloga. Ten materiał na koniec powiemy, w jaki dzień jest nagrywany, bo też będziesz zapowiadał coś swojego na koniec. Natomiast ja chciałbym zacząć w sumie od tych właśnie mitów związanych ze sprzedażą, no bo w ostatnich latach ja mam takie poczucie, że te mity są już coraz bardziej szerzone, a w szczególności przez osoby, które w mojej opinii nie mają zielonego pojęcia o sprzedaży lub nie osiągnęły nigdy wystarczających efektów i trochę się do tej sprzedaży zraziły. Ja chciałbym, żebyś Ty odniósł się do tego, zrobiłeś tą fajną serię 10 mitów, być może pamiętasz wszystkie, może przytoczysz tylko kilka. Jak to jest z tymi mitami? Jakie są najpopularniejsze mity i dlaczego są mitami? O! No wiesz, no mity to jest taki duży skrót, tak? Pod stwierdzeniem mit ja mam na myśli generalnie przekonanie, tak? Czyli to, co ja myślę o sobie, to, co ja myślę o ludziach, o świecie, o sprzedaży, o relacjach z klientami i tak dalej, i tak dalej. No tych mitów ja sobie wymieniłem 10, chociaż tam komentarze były na LinkedInie, jeszcze dodatkowo pewnie ze 3 byśmy mogli dopisać, bo niektóre bardzo ciekawe były. Wiesz, ja nie mam monopolu na te mity, bo chyba nikt nie ma. Ja akurat to zebrałem po wielu latach do jednego miejsca i sobie opublikowałem. Takim chyba najpopularniejszym mitem to jest to, że generalnie ja się nie nadaję do sprzedaży, tak? Albo drugi taki, no do sprzedaży to trzeba się urodzić, to trzeba mieć jakiś talent, to trzeba mieć jakieś wybitne umiejętności. No powiem tak, no żeby być na przykład wirtuozem skrzypiec, no to trzeba się urodzić z jakimś tam talentem, to jest fakt, tak? Ale i tak wiadomo, że za tym stoi praca, dużo pracy. Sprzedawca jest tak samo zawodem jak każdy inny, jak bednarz, jak kowal kiedyś, tak? Czy jak informatyk dzisiaj. No może inne oczywiście kompetencje są potrzebne, to jest jasne, ale tych kompetencji się ma nauczyć. To nie znaczy, że nie ma urodzonych sprzedawców. Oczywiście są tacy ludzie, którzy mają taki dar wewnętrzny szybkiego nawiązywania kontaktów, mają określony temperament, są otwarci na doświadczenie, szybko się uczą i tak dalej i są generalnie w jednym typie sprzedaży ekstrawertywni, są potrzebni w innym, bardziej introwertywni i tak dalej. Na przykład ty jak wiesz, jesteś dla mnie takim przykładem osoby, która ma takie pewne dary wrodzone i takie osoby jak troszeczkę popracują nad swoimi kompetencjami, stają się jakby mistrzami w tym, co robią. Bardzo im to łatwo, lekko przychodzi. Ja z kolei jestem przykładem osoby, która no, nie urodziła się z takimi kompetencjami. Ja się jej nauczyłem, tak? Ja jak wiesz, skończyłem szkołę morską, pracowałem przez 7 lat na statkach pasażerskich, towarowych i tak dalej. I tak naprawdę nie miałem ściśle kontaktu stricte ze sprzedażą. Potem trafiłem do sprzedaży i się po prostu tak zwyczajnie sam nauczyłem.
Nie, i to w sumie wiem z praktyki, to są mity, że nie ma czegoś takiego jak ja nie mam do tego talentu, ja nie potrafię, ja nie umiem, ja się nie nadaję. Każdy się nadaje, każdy się potrafi nauczyć, tylko zależy na jakim poziomie. Według mnie wystarczającym, żeby dobrze sprzedawać, zrobić z tego porządny zawód i dobre na tym pieniądze zarabiać. Okej, okay, no to jest trochę, widzisz, ja mam troszeczkę inne podejście do słowa samego talent. Ja uważam, że można mieć predyspozycję, ja nie lubię generalnie słowa talent, nie? To jak powiedziałeś ze skrzypkiem, ktoś może mieć jakieś predyspozycje, czy to słuchowe, czy to jakieś wizjonerskie właśnie, natomiast stricte w mojej opinii coś takiego jak talent nie istnieje, stricte jako talent, po prostu mamy pewne predyspozycje i faktem, tutaj tu nie można się nie zgodzić, że są osoby, które mają naturalną taką predyspozycję na przykład nawiązywania właśnie nowych znajomości, czy te, nie wiem, dusze towarzystwa, o, tak ich też możemy nazwać, chociaż pamiętajmy też, że dusze towarzystwa mogą pójść w drugim kierunku, bo to, jak ja się śmieję, w książce Andrzeja Zdanowskiego, w jego typologii osobowości był właśnie ten typ łasicy, która jak jedzie na jakiś wyjazd służbowy, to ją interesuje tylko i wyłącznie, kiedy będzie balet, kto będzie na tej imprezie i wiesz, ile będzie w barze do wydania. Ale tak, to są jedne z tych popularniejszych mitów typu właśnie rodzony sprzedawca. No, to jest zawód jak każdy inny. Sam jak wspomniałeś, jesteś przykładem tego, że jakąś tam pracą, która pewnie jest trochę cięższa niż w przypadku osób, które mają jakieś naturalne predyspozycje, można dojść do pewnych poziomów i ja sam też takich sprzedawców znam. Ale wspomnieliśmy o recenzji, wspomnieliśmy o książce i to jest temat tego, w zasadzie naszego dzisiejszego spotkania, taki temat główny, czyli manipulacja i perswazja. Ja od lat już jestem pod takim bardzo dużym wrażeniem nacisku na słowo manipulacja, tego gadania na temat manipulacji, tych pierdół, które narosły wokół manipulacji. No i może zaczniemy od takiej standardowej definicji. Gdzie jest różnica, kiedy manipulujesz, a kiedy wywierasz wpływ, jak to się tak ładnie nazywa? Znaczy wiesz, no psychologia to stara się zdefiniować w ten sposób, że wtedy, kiedy ta manipulacja między tym wywieraniem wpływu się różni tym, że osoba, którą manipulujesz, jakby nie zdaje sobie sprawy z tego, że ty robisz, a ty robisz to i masz w tym określony jakiś zysk, określony cel, tak? I to jest to taka główna różnica. Ja się nie chcę tutaj całych definicji rozbudowywać, bo głównie tylko na tym mi się skupił. Wiesz, ja mam podobne podejście jak ty, bo troszeczkę na to trzeba z góry spojrzeć. Jedno to jest, to tak zwane są postawy życzeniowe, powinnościowe, tak? Czyli na przykład ludzie postrzegają, albo to trzeba być etycznym w życiu, tak? Trzeba ładnie postępować, trzeba być w porządku względem innych ludzi, trzeba mówić im prawdę, trzeba pokazywać im produkt ze wszystkimi jego plusami i minusami, trzeba pokazać, jak on funkcjonuje, trzeba ich ostrzec przed różnymi sytuacjami i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy tą rzeczywistość, tak? Która jest no niestety czasami bardzo skrajna. Stąd te dyskusje, jakie się pojawiają w mediach, czy takie bezpośrednie na różnych spotkaniach, jedynie najpierw trzeba zdecydować się, do którego koszyka wkładamy tę dyskusję, tak? Czy mówimy o świecie rzeczywistym, czy mówimy o życzeniach, tak? Jak byśmy chcieli, żeby to było. Bo jeżeli na przykład ja dzisiaj czytam post w internecie, że mamy tylko dwukrotny wzrost osób, które umarły przez jakby w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy nie było COVID-u, no to już w samym przekazie tej osoby, która jest tutaj jakby głównym doradcą rządu odnośnie tej pandemii, już ewidentnie jest manipulacja, bo co to znaczy dwukrotny wzrost? To można powiedzieć, że to jest tylko dwukrotny wzrost? To jest dla wielu osób to jest ogromny wzrost, tak? Można powiedzieć, aż dwa razy więcej ludzi niż umarło. W związku z czym tutaj na przykład można by podejść w ten sposób. Dlaczego zostało powiedziane tylko? Teraz albo zostało to zrobione nieświadomie, okej, to nie jest manipulacja, albo zostało zrobione to świadomie po to, żeby jakby w nieświadomym umyśle odbiorców obniżyć zakres, jakby wielkość tej skali, tak? Ja zresztą o tym piszę, o tym mówię na szkoleniach, jak się używa tego typu stwierdzeń. No tak jak przytoczyłeś moją książkę, ja tam podałem takie dwa, też w pewnym sensie skrajne przykłady tutaj, jak ta manipulacja, nazwijmy to, przekłada się na rzeczywistość. Nie chcę tutaj bardzo opowiadać, bo bardziej odsyłam do książki osoby zainteresowane, ale w skrócie, miałem kolegę w oddziale, kiedy jeszcze sprzedawałem ubezpieczenia na życie, to jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest taki produkt,
gdzie ta przestrzeń na tą manipulację z wielu stron jest bardzo duża, począwszy od klienta, tak, który chce coś wyciągnąć. Zdarzali się klienci, którzy na przykład mieli jakiś wypadek albo jakąś sytuację, chcieli, żeby ich ubezpieczyć z datą wsteczną, żeby on miał wypłacone odszkodowanie czy roszczenie, po na przykład przez agentów, którzy różne kombinacje robili, po towarzystwo ubezpieczeniowe, które robiły wszystko, żeby tego odszkodowania nie wypłacić. W związku z czym tutaj mamy ogromną przestrzeń, gdzie ta manipulacja się może pojawić. No i właśnie taką sytuację miałem, że kolega też pojechał do pewnego człowieka, który miał trójkę dzieci, żona nie pracowała, w jakimś tam sposób no troszeczkę nim zakręcił, powiedzmy sobie, tak, troszeczkę tutaj zabajerował, jak to się mówi, naobiecywał różnych rzeczy, w końcu go przekonał, gość się ubezpieczył, po jakimś czasie ona do niego dzwoni, ta jego żona z płaczem w oczach i mówi mu, no niestety mąż mój zginął, bo on na tirach jeździł w wypadku samochodowym, jest tragedia, się stała, ale z drugiej strony chciałem mu podziękować za to, że jednak tego męża przekonał, bo tak naprawdę nie miałaby z czego żyć, tak? Zostałaby z trójką dzieci, bez pracy, z domem na utrzymaniu. Powiedzmy sobie szczerze, kobieta z trójką dzieci, bez pracy, w wieku 30, tam 9 czy prawie 40 lat, nie jest najlepszą partią dla mężczyzn i to jest właśnie ta prawda życiowa, jak to po prostu wygląda. I teraz pytanie, czy on zmanipulował? W pewnym sensie można powiedzieć tak. Tak? Ponieważ no, obiecywał pewnych rzeczy i im pewnych rzeczy, ale z drugiej strony wywiązał się z tego. On zginął i odszkodowanie zostało wypłacone, czyli tak naprawdę uratował kobiecie życie. Z drugiej strony mamy sytuację człowieka, który doskonale znał produkt i zawsze na spotkaniach klientom przekazywał wszystkie prawdziwe informacje od A do Z na temat produktu. Jego skuteczność była bardzo niska, na tyle niska, że za długo nie popracował. W związku z czym to teraz pytanie, wiesz, jak się powinno zachowywać? No pewnie, że jak najbardziej etyczny, ale z drugiej strony, gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica, kiedy ja mogę powiedzieć, że ja wszystko przekazałem klientowi, byłem bardzo szczery, bardzo otwarty, przed wszystkim go ostrzegłem, w związku z czym się on nie ubezpieczył, potem zginął w wypadku samochodowym i jego żona została bez środków do życia. Pytanie, na które każdy tak naprawdę powinien dać sobie odpowiedź sam. I tak jest, tak jak jest w Piśmie Świętym. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, tak? Na tej zasadzie. Popatrzmy też na siebie, popatrzmy na sytuację, za każdym razem oceniajmy ją na tyle uczciwie, na ile to jest możliwe. Starajmy się faktycznie pracować etycznie, bądź być uczciwymi, ale inny przykład, już taki bardziej z przemysłu, taki biznesowy, na przykład chłopak sprzedaje określoną linię technologiczną. Nie powiedział o pewnych rzeczach klientowi, tak, że w tej linii był jakiś tam błąd techniczny zrobiony, tak, i te linie po jakimś czasie ulegały awarii, tak, ale on wiedział, że ta linia jest dla tego klienta tak naprawdę jedynym najlepszym rozwiązaniem, sprzedał mu tą linię i ustawił tak serwis, że jak ta linia mu się wysypała, to od razu serwis przyjechał, wymienił i praktycznie znikłym przestojem w produkcji. Gość, ten klient, jak ten człowiek mi opowiadał potem, i tak suma summarum wyszedł na tym lepiej, biorąc pod uwagę szybkość działania linii, awaryjność, i tak dalej, niż gdyby wziął tańszą linię, gorszą linię, to by na tym gorzej wyszedł. I to jest znowu kolejne pytanie, wiesz, ty jesteś handlowcem, ty powinieneś o tym zdecydować, co powinieneś zrobić, patrząc na całościową sytuację, w jakiej ty jesteś i klient jest. Ja tak to widzę przynajmniej ze swojej strony, wiesz. I to bardzo mocno też nawiązuje do tych takich definicji, które czasem można przeczytać a propos właśnie manipulacji i perswazji, czyli że różnica jest w intencji. No bo jest gdzieś taka definicja, którą kilka razy widziałem, którą gdzieś tam parę razy mi się zdarzyło przeczytać czy zobaczyć. I ja jestem chyba też trochę tego zdania, zresztą no, śmialiśmy się z tego zdania, które ja stosunkowo często powtarzam, że gdybym miał rozwiązanie, które wiem, że jedno jedyne pomoże mojemu klientowi i nawet gdybym miał mu rękę odgryźć i nie wiem, zmanipulować go najbardziej na świecie, jak to sobie ludzie lubią powiedzieć, to ja czuję się zobowiązany, ponieważ wybrałem taki zawód. Ale moja intencja, która za tym stoi, mimo sztuczek, trików, technik, mimo wszystkiego, co zrobię dookoła tej rozmowy, moja intencja jest dobra, ponieważ wiem, że to rozwiązanie pomaga temu klientowi, nie? To jest klasycznym przykładem są szkolenia sprzedażowe, nie? To jest na przykład coś, co wielokrotnie zdarza mi się odmawiać dwóch rodzajów szkoleń. Nigdy żaden klient, wiesz, nigdy mi żaden chyba nie podziękował, znaczy nie, może zdarzyło się, że mi podziękował, że jestem przynajmniej szczery,
No bo są dwie branże, których ja nie szkolę. I nie szkoliłem ich nigdy i nigdy ich prawdopodobnie szkolił nie będzie. Nie będę, to są branże, jest to branża FMCG i jest to branża automotive. I są to dwie branże, w których zawsze będę odsyłał do kogoś innego. Dlaczego? Dlatego, że ja nie lubię sprzedaży generalnie w branży FMCG, bo dla mnie to nie jest wzorowy przykład sprzedaży. No, trzeba mieć specyficzne podejście i tutaj no, moim zdaniem ekstrawertycy, tacy typowi właśnie showmeni, którzy jeżdżą do tych wszystkich pani Jadziek z zespołem, bo to mi się tak kojarzy, oni się nadają. Oczywiście nie mówimy o sprzedaży w sieci, no bo to już jest inna sprawa. I drugi to jest automotive. Czemu? Bo ja na samochodach znam się tylko tyle, co potrafię nimi jeździć. I to jest wszystko. Nie lubię motoryzacji, nie lubiłem, ona mi nigdy nie sprawiała fanu. I dla mnie to są takie dwie branże, których ja nie szkolę. I powiedziałeś o tych skrajnych przypadkach. No to twoim zdaniem, kiedy nie warto sprzedać? Wiesz co, to jest pytanie, na które Patryk, ja od razu ci powiem, chyba nie jestem w stanie jednoznacznie i autorytatywnie się wypowiedzieć. Tak jak widzisz, wrócę do tego, co powiedziałem przed chwilą, to są te dwie różne rzeczywistości, tak? Jedna jest taka idealna, jaką chciałbym być i ta druga jest tą życiową. To każdy z nas, handlowców czy klientów potencjalnie, myśmy powinni o tym zdecydować sami w danej określonej sytuacji, ponieważ ja na przykład zauważyłem ciekawe przemiany w czasie, kiedy ja sprzedawałem. Ja zacząłem tak naprawdę poważnie sprzedawać w 1994 roku. Ja wtedy alkoholem handlowałem, no tak hurtowo, w dużych ilościach. I zauważyłem duże zmiany w branżach, w systemie sprzedaży przez te lata do dzisiaj. Kiedyś to było tak, że na przykład jeżeli to była branża A, to wszystkie firmy, no wszystkie nie, no ale zdecydowana większość firm pracowała w takim samym systemie, jakby funkcjonowała, czy to sprzedaży, marketingu i tak dalej. Dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy taką samą branżę i kompletnie inny model sprzedaży. Na przykład się czasami klienci pytają, panie Arkadiuszu, bo ja tu mam taki pomysł otworzyć na przykład jakąś nową linię tam sprzedaży czy produkcji, co jej pan doradził, jaki model sprzedaży? Ja odpowiadam, nie wiem, musimy usiąść i o tym porozmawiać. To są pana cele, to są pana misja, to jest pana docelowy klient, to trzeba stworzyć taki model sprzedaży, który będzie zgodny z tendencją rynku, z tym, co się dzieje na rynku, z produktem, z panem, z pana misją, z pana celami, z pana jakby ideą w ogóle podejścia do pracowników, do klientów i tym podobne. Dzisiaj nie ma jednego modelu, jednego podejścia do sprzedaży. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli idę do klienta, to mam klasycznie kompletnie inne rozmowy, mimo że idę do tej samej branży. Ostatnio rozmawiałem z klientką, no może nie takich samych, ale bardzo podobnych branż, czyli sprzedają usługi finansowe, tak, różnego rodzaju, ale sprzedają usługi finansowe. Oni mają kompletnie różne problemy, kompletnie. Ci na przykład mają problemy takie, żeby dotrzeć do odpowiedniego klienta i zaproponować mu usługę. Ci mają problem taki, że jak oni mają negocjować z tym klientem, kiedy już do niego dotrą. Ja się pytam, dlaczego negocjować? No bo tam już się nie pojawia sprzedaż, tam już się pojawiają od razu negocjacje. I widzisz, i to jest bardzo złożone, tak jak dzisiaj mamy taki wpływ mediów społecznościowych, no chociażby sam fakt, że my nagrywamy dzisiaj tę rozmowę i ona gdzieś będzie publikowana i tę rozmowę ktoś będzie słuchał, przepraszam, tej rozmowy ktoś będzie słuchał i będzie chciał wyciągnąć dla siebie jakąś wiedzę. Być może ta rozmowa wpłynie na to, że ktoś u ciebie zamówi szkolenie, być może dzięki tej rozmowie ktoś będzie chciał, mógł sprzedać jakąś swoją ofertę. To wszystko jest dosyć skomplikowane i ja bym powiedział tak, każda sytuacja jest po prostu dzisiaj inna. O ile kiedyś to było jasne, proste, że pewne rzeczy nie sprzedaje się, pewne rzeczy się sprzedaje, żeby pewne rzeczy sprzedać trzeba zmanipulować, oszukać, zahachmęcić. Dzisiaj to nie można powiedzieć w ten sposób. Absolutnie. Indywidualna kwestia. No bardzo mocno się z tobą zgadzam, zresztą w tym nagraniu, które zrobiłem ostatnio z gościem, z Wojtkiem Bizubem, też trochę śmialiśmy się z tych wszystkich magicznych kursów, czy z tych wszystkich magicznych pigułek. To też można zauważyć trochę w naszym rynku, że wiesz, jakieś tam najskuteczniejsze techniki, które zaraz tam podniosą twoją sprzedaż o tyle i tyle. I teraz, co w tym wszystkim jest zabawne,
Zabawne jest to, że jak sobie spojrzysz w Google'a, to ludzie jednak tego szukają. Czyli trochę jak z tym 7 metrów pod ziemią i z tym wywiadem, który był skandalem samochodów, że polski konsument kupujący samochód 10-letni od Niemca, on musi mieć przeczytane, że tam na liczniku jest między, tam jeszcze teraz nie pamiętam, 150 a 160 tysięcy przebiegu, bo on sobie inaczej takiego auta nie wyobraża. I trochę tak jest z klientami, że ja mam czasami takie poczucie, że oni po prostu muszą coś przeczytać. Po prostu jest jakieś takie, wiesz, jedno zdanie, trochę o, trochę jak ze szkoleniem z finalizacji sprzedaży. Uwielbiam tą kwestię, bo pewnie masz tą samą sytuację, co ja, czyli większość klientów, która się zgłasza, no to tam można zauważyć, że jednak duży nacisk jest na to, że trzeba naszych handlowców, czy nasz zespół, nasz personel, nas nauczyć finalizować sprzedaży. No i teraz wiesz, jeżeli to jest segment klienta indywidualnego, taki bardzo ma jakiś usług jeszcze o niskich wartościach, no to dobra, no to możesz tłuc w ludzi techniki finalizacji sprzedaży, no bo ta sprzedaż tak wygląda po prostu. To jest najczęściej sprzedaż na jeden kontakt, tam nie ma żadnych follow-upów, nie jest to żaden skomplikowany proces i nie ma o czym tam w ogóle gadać. Natomiast kiedy z tym samym pójdziesz do dużej firmy, która ma rozbudowany system zakupów, jest tam kilka osób, które bierze udział i spróbujesz dokładnie tych samych trików, których, no dajmy na to, ja cię nauczyłem, w tej sytuacji, no to ci powiedzą, że no masz coś z deklem i w ogóle masz tu nie przychodzić jako dostawca, bo oni cię nie wpuszczą do firmy, nie? To odnosi się do tej różnorodności, o której mówisz. No ale to jakbyśmy tak wrócili jeszcze na chwilę do tej manipulacji, no bo to jest też temat naszego spotkania, no to powiedz tak wprost, jak się bronić przed manipulacją? To jest takie sexy. Wiesz co, to jest takie pytanie, powiedz mi, jak przepłynąć kanał La Manche? No to ja ci na to pytanie odpowiem, a pływałeś kiedyś? Gdzie pływałeś? Jaką masz kondycję? Czy wiesz, w jakich miejscach kanał La Manche ma jaką długość? W jakiej porze roku planujesz to zrobić i tak dalej? Czy masz jakieś wsparcie i tym podobne rzeczy? Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak się bronić przed manipulacją. Jestem w stanie odpowiedzieć, jak się bronić przed konkretną manipulacją. Czyli tutaj musielibyśmy zdefiniować jakiś rodzaj zachowania, bo na przykład jeżeli, nawiązując do tego, co ty przed chwilą powiedziałeś, ty na przykład przed chwilą powiedziałeś coś takiego, że ludzie szukają w internecie sformułowania na najbardziej skuteczne techniki finalizowania sprzedaży, tak? Czy na przykład jak zmanipulować na negocjacjach, czy jak na przykład jakie triki negocjacyjne są najlepsze i tym podobne. Mamy taką śmieszną sytuację, że z jednej strony ludzie chcą być etyczni, tak twierdzą, nie chcą, żeby nimi manipulowano, po czym sami się jakby pakują, proszą o tę manipulację, szukając właśnie tego typu rozwiązań. Bo każdy, kto jest trochę doświadczony, ma jakąś wiedzę, gdzieś tam z niejednego pieca ten chleb jadł, to doskonale wie o tym, że nie ma jednej z najlepszej techniki, że nie ma jednej metody manipulacji, że nie ma jednej odpowiedzi na obiekcję, czy nie ma jednej, tak jak przed chwilą powiedziałeś, idealnej techniki finalizowania sprzedaży. Bo jeżeli ja sprzedaję, znowu wracając do linii technologicznych, do dużej firmy, to taka sprzedaż potrafi trwać nawet 2 lata. To o jakiej finalizacji my tu mówimy? Tu praktycznie finalizacja wytacza się w trakcie tego procesu. Gdzieś ona się pojawia i nawet mi byłoby trudno powiedzieć, w którym ona miejscu się pokazała. W związku z czym z jednej strony chcemy się bronić przed manipulacją, chcemy nie manipulować, żeby nami nie manipulowano, po czym sami poprzez wyszukiwarki pokazujemy, że tak naprawdę chcemy, żeby nami manipulowano. Bo jeżeli ja na przykład rozmawiam z klientem, tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, on powiedział, dokładnie miał taką samą sytuację. Panie Arkadiuszu, chcielibyśmy przeszkolić ludzi w technikach finalizacji, tak? Proszę nam zrobić something i powiedzieć o finalizacji. Ja zacząłem od tego, że sprzedaż jest procesem. I nie można oddzielić finalizacji od reszty sprzedaży, no bo to jest absurd, tak? To mi przypomina chodzenie po parkingu z wycieraczkami, ma pan najlepsze wycieraczki, okazja, normalnie kosztują 500 zł, a pan dzisiaj ma za 15, tak? Czyli wiesz, to jest typowa akwizycja. Jeżeli mówimy o poważnej sprzedaży, poważnym podejściu do biznesu, no to w ten sposób nie działa. Czyli po pierwsze, jeżeli chcesz się bronić przed manipulacją, to po pierwsze nie proś się o tą manipulację. Nie wierz w to, że są jakieś takie techniki, jakieś metody, jakieś sposoby, które ci otwierają, wiesz, otwierają wrota.
i wszystko możesz załatwić. Też nie wierz za bardzo w przesłodzoną informację, w przesłodzoną ofertę. I to ja na przykład zauważam wśród młodych ludzi, to już takie pokolenie Z, już bym powiedział bardziej, oni są już na to bardziej wyczuleni, tak? Oni mówią na przykład, że jak ja czytam, że coś jest w stanie idealnym, to dla mnie już to śmierdzi, tak? Ostatnio usłyszałem wypowiedź takiego jednego chłopaczka, który ma 22 lata. Dla mnie już to śmierdzi, mówi, bo jeżeli napisane jest w stanie dobrym, to ja uwierzę w to. No bo nie może produkt ileś mieć tam lat używany być w stanie idealnym. Ja w to nie wierzę. W związku z czym uważajmy na to przesłodzenie. Uważajmy też na takie stwierdzenia typu, że ja to wszystko zrobię dla ciebie, ty się nie musisz o niczym martwić, my się wszystkim zajmiemy, ty będziesz happy, szczęśliwy, pojedziesz sobie na wakacje, tak? Jak to oglądamy w wszystkich programach filmowych czy takich telewizyjnych. W związku z czym przede wszystkim troszeczkę wyczucia, troszeczkę jakby spojrzenia na rzeczywistość taką, że to wszystko jest bardziej złożone, że poszukajmy sami wartości w tym, co chcemy kupić. Starajmy się prowadzić tę rozmowę z osobą, jeśli to ten handlowiec u nas się pojawia, właśnie wypytajmy go pod kątem tego, co faktycznie przynosi, jakie korzyści, tak? Czy to faktycznie jest produkt dla mnie, bo być może on nie jest dla mnie, być może nie jest w takim zakresie, jakim ja potrzebuję. Innymi słowy, musimy bardziej znać siebie, musimy bardziej znać swoje faktyczne potrzeby i bardziej racjonalnie na to wszystko patrzeć i wtedy my się stajemy bardziej odporni na tego typu manipulacje. Bo jeżeli wiesz, ja wiem dokładnie, czego chcę, tak, ty na przykład wiesz, że ciebie automotive nie interesuje, samochody ci nie interesują, ty wiesz, czego chcesz. I teraz wiesz, mi by było ciężko ci sprzedać jakiś samochód z bajerami, bo mi byłoby ciężko ciebie zmanipulować, ponieważ no, ty nie łykasz tego, tak? Mówiąc, przepraszam, kolokwialnie, tak? Tak samo jak ty mi nie sprzedasz kiełbasy, bo ja mięsa nie jem, nie tykam i nigdy nie będę tykał, tak? I tu jest, wiesz, i tu jest te kwestie, gdzie my się stajemy bardziej odporni na manipulacje. Ale tak odpowiadając skrótem, to zależy wszystko od tego, o jakiej technice, o jakiej metodzie manipulacji mówimy. I tutaj są oczywiście pewne techniki, tak? No dobra. To jedno pytanie, które mi teraz tak spontanicznie przyszło na myśl, znaczy, bo ja mam swoją odpowiedź, nie? Ja odpowiem zaraz po tobie, bo ten. Jasne, gdzie, można się, spotkać z najgłupszymi trikami, jeśli chodzi o manipulacje? No powiedz. No w telewizji. W reklamach. Słuchaj, ten post, który wrzuciłem jakiś czas temu, no ja byłem w szoku, wiesz, trochę, mieliśmy trochę taki, tak trochę więcej wolnego czasu i miałem w końcu czas, wiesz, popatrzeć, co tam za głupoty w tej telewizji wygadują, trochę szerzej na to popatrzeć. I ja pisałem o tym zastosowaniu, wiesz, reguły autorytetu, takim negatywnym. Nie wiem, czy widziałeś ten post, ale... Ja widziałem reklamę, wiesz, jakich my mamy pięknych rzeźników w sklepach mięsnych, gdzie on jest pod koszulą i pod krawatem, wiesz, do ciachania ci mięcha. No i tak samo w innej reklamie pojawił się facet, który był w koszuli pod krawatem, jeszcze tam pod marynarką w sklepie rybnym, nie? Ja mówię, najbardziej idiotyczne chyba zastosowanie reguły autorytetu, jakie w życiu, stetoskop w reklamach pasty do zębów był lepszy, no bo to był, to on chyba przebił wszystko, nie? Takie jest moje zdanie, że wiesz, ja uważam, jak się bronić, to ja uważam, trochę nawiązałeś trochę do tej takiej samoświadomości, nie? I ja uważam, że przez to, kiedy my się rozwijamy, ale nie rozwijamy się tym, no... głupkowatym przekazem medialnym, telewizyjnym, tak to nazwijmy, tylko bardziej, to jest zresztą jak z tego obrazka, że bogaci ludzie mają małe telewizory i wielkie regały z książkami, a biedni ludzie nie mają książek, ale mają wielkie telewizory, to ten obrazek trochę oddaje chyba sedno sprawy. Ja nie chciałbym oczywiście nikogo urażać, bo ktoś za chwilę, wiesz, posłucha tego podcastu, kupmy sobie właśnie w plazmę 60 i czy tam jakąś inną technologię, bo ja się na telewizji nie znam, ale kupił sobie coś fantastycznego, jakiś sprzęt i za chwilę powie, co ten dupek Jasiński wygaduje. No dobra, ale skoro... Przepraszam, że ci przerwę. No dawaj. Przepraszam, że ci przerwę. Wiesz, ja o reklamie w ogóle nie mówię, bo wiesz, ja troszeczkę współpracuję z marketingowcami i generalnie reklama to jest jako gra traktowana, w związku z czym dla mnie reklama jest troszeczkę jakby poza
poza grą, że tak się wyrażę, tak? To jest ta właśnie kwestia, że tutaj no z definicji powiedzmy sobie, tak, to wywieranie wpływu, czy ta manipulacja polega i ona nie zawsze jest, najszczęśliwsza, powiedzmy sobie. Dokładnie tak jak powiem. Odnośnie tych dużych telewizorów, małych telewizorów, dużych regałów z książkami małych, to jest właśnie kolejne uproszczenie, bo tu jest właśnie przykład, jak się można obronić przed tego typu manipulacją, tak? Bo ja też kiedyś na takim seminarium byłem właśnie, że mi coś takiego powiedziano, że duży ludzie mają małe telewizory i tak dalej, a ja zadałem sobie pytanie, a może to wszystko zależy od tego, co się na tym telewizorze ogląda i co się na tych półkach ma, bo tutaj wiesz, to jest, my tak też ulegamy tego typu sformułowaniom, bo ja mogę mieć duży telewizor i na tym telewizorze oglądać ciekawe, bardzo wartościowe programy, które mi rozwijają, ale mogę mieć na półkach milion książek i to może być chłam, tak? No także to też tak na to trzeba spojrzeć. W dobie obecnego wydawnictwa to w sumie mocno upgrade'owałeś tą tezę, bo nie urażając nikogo, ale czasami jak ja widzę, wiesz, ja nie będę nazwiskami rzucał, ale osoba, która gdzieś tam wydała książkę o pozyskiwaniu klientów jakiś czas temu, pytała się, jak ona ma pozyskać klientów. No to jest dla mnie w ogóle, wiesz, fenomen na skalę światową i też sam nieraz się zdarzyło, że trafiłem na książkę, tak jak nasze mamy, babcie nas uczyły, nie oceniaj książki po okładce, to chyba w dzisiejszych czasach nabiera to podwójnego znaczenia, bo też mam takie poczucie, że całą masę książek, które przeczytałem w ostatnich latach, no a tam trochę mi się zdarza czytać, te książki nie wniosły nic, nie? Tak jak, nie wiem, czy chyba nawet ty pisałeś kiedyś, że obecnie najwięcej o sprzedaży uczysz się z książek nie o sprzedaży, tak. Z autobiografii na przykład. Bardzo, bardzo, bardzo mądra myśl, bo ja uważam, że najwięcej o sprzedaży uczę się, tak jak usłyszałem gdzieś takie powiedzenia, że najwięcej uczymy się ucząc innych, to ja się uczę od innych ludzi, których spotykam, z którymi mam przyjemność obcować, bo w zasadzie u mnie nie ma szkolenia, żebym nie powiedział na którymś szkoleniu, wiecie, bo na ostatnim szkoleniu to usłyszałem od uczestnika i tam, wiesz, klasyka gatunku, nie? Co tam było powiedziane. Arku. A powiedz mi, takie dwa pytania jeszcze mam do ciebie i na koniec przejdziemy sobie do zapowiedzi tego, co przygotowałeś dla słuchaczy. Mamy sytuację, jaką mamy. Ta gospodarka jest w stanie, w jakim jest. Też wiadomo, no mamy też naszych cudownych rządzących, którzy w pewien sposób pomagają nam tą gospodarkę rozwijać, żeby ona kwitła i kraina mlekiem i miodem płynąca. Natomiast powiedz mi tak, od strony handlowej, jakie twoim zdaniem w tym momencie są najbardziej potrzebne kompetencje dla handlowców? To będzie takie trochę nawiązanie do tego podcastu, który ja zrobiłem kilka odcinków temu, ale ciekaw jestem twojego zdania. Jakie twoim zdaniem w tym momencie są najbardziej pożądane kompetencje u handlowców? Wiesz co, ja myślę, że w takich sytuacjach to bardzo potrzebna jest kreatywność, tak? Ponieważ te cechy, gdybyśmy tutaj zaczęli sobie omawiać pozostałe handlowców, o których ty tu sporo nawet postów zrobiłeś, w związku z czym osoby, które oglądają ten podcast, mogą gdzieś tam do twoich postów czy filmów wrócić i posłuchać tego, bo to są celne uwagi odnośnie właśnie tych kompetencji, tych cech. Ja myślę, że dzisiaj jest to kreatywność z tego względu, że powiem tak, wbrew pozorom handlowcy to nie jest grupa ludzi na tyle kreatywnych, na ile powinna moim zdaniem być. Czyli handlowcy bardzo szybko wpadają w takie, wiesz, takie tory sposobu działania i sposobu myślenia, z których potem im ciężko jest wyskoczyć. Mi jest fajnie się odnieść do mojego pokolenia, tak, gdzie zdecydowanie ogromna ilość ludzi z mojego pokolenia są ludzie, którzy idą od dziesiątków lat, wiesz, cały czas tym samym torem. Tu gdzieś się pojawia nasza klasa, to się zapiszą, gdzieś się pojawia Facebook, to się zapiszą i potem z dziećmi sobie zdjęcia robią, z kotami i tak dalej. Tu jest jakiś YouTube, no to sobie jakiś filmik obejrzą. Jest jakiś Netflix, no to sobie obejrzą jakiś serial, bo jest ten serial promowany, ale nie korzystają z możliwości, jakie dają te media, ten potencjał dzisiaj właśnie, ten internetu, mediów społecznościowych i tym podobne. I podobnie jest z handlowcami w wielu branżach, że oni właśnie idą tym całym torem i zmieniają ten tor wtedy, kiedy zmiana przyjdzie z góry, tak? Czyli na przykład szef, zarząd coś tam wymyślą w nowy sposób. Ja znam takich bardzo kreatywnych szefów i zarządy i chwała im za to. I oni, wiesz, oni powiedzą handlowcom, dobra, to dzisiaj robimy tak, 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 robimy to i to, szkolimy was ten i ten sposób i sprzedajemy tak, działamy tak i tym podobne rzeczy.
ale większość nie. Chociażby zobacz sam ten LinkedIn. Ja tak namawiam moich klientów, zresztą pisałem to w książce też, właśnie Mit sprzedaży w czasach kryzysu. Masz fajne medium. Ty nie masz tam pozyskiwać klientów, bo to jest kolejna sprawa. Wiesz, jak wchodzimy na LinkedIna, jest masę wpisów, kursów, jak pozyskać klientów na LinkedInie, jak sprzedawać na LinkedInie. Okej, fajnie, to jest dla ciebie dobre, może dla mnie, dla jakichś konsultantów, ale dla kogoś, kto sprzedaje, nie wiem, tabor jakiś, czy jakieś linie technologiczne, czy jakieś, nie wiem, profile aluminiowe, jest producentem i sprzedaje hurtowo takie rzeczy, to dla niego nie jest to miejsce, gdzie on ma sprzedawać te profile, tylko dla niego to jest miejsce, gdzie on może pokazać potencjalnym klientom, że on jest osobą kompetentną, ma wiedzę i tak dalej. Ale z tego, co widzę, to wciąż mało osób z tego korzysta. Ja w tej chwili mam taki czterotygodniowy kurs dla takiej firmy właśnie online, gdzie będziemy wprowadzać techniki kreatywnego myślenia właśnie w sprzedaż i w marketing, w kanał sprzedażowo-marketingowy w tej firmie. Dlaczego? No bo oni zrozumieli, że to jest dla nich potrzebne. I ja uważam, że to dzisiaj jest bardzo potrzebne przy nawale wszelkich technik, przy nawale, wiesz, informacji różnego rodzaju, jaka jest. Dzisiaj jest coraz trudniej, wiesz, wyłowić z tych YouTube'ów to, co przed chwilą powiedziałeś mi o tym kursie, który kupiłeś. Tak, nieważne, nie chodzi o to, jaki to kurs i tym podobne. Tylko wiesz, kupujesz kurs i potem się nagle okazuje, że no ten kurs nie jest taki wartościowy, jaki był, tak? Czyli dzisiaj jest trudno, nie ukrywam mi też, znaleźć coś wartościowego na rynku, że można powiedzieć, okej, jak to kupię, jak na przykład Blanta kupię, no to Blant jest dobry, tak? No Blant był dobry w pierwszej swojej książce, w drugiej też, ale potem jak zrobił z tego, wiesz, wielki sklep sprzedażowy, no to już dla mnie on troszeczkę stracił na wiarygodności. W związku z czym ta kreatywność jest potrzebna, żebyśmy my sami potrafili coś wymyślić, coś nowego, a potrafimy, mamy ogromny potencjał, naprawdę, każdy z nas. Czyli kreatywność, okej, ale nawiązałeś też trochę do social sellingu, ja trochę do tego wrócę, bo tu warto byłoby od razu powiedzieć ludziom wprost, że social selling może, jak sama jego definicja, on nie jest tym, co mówi, co paradoksalnie mówią słowa, nie? No bo to nie jest sprzedawanie bezpośrednio przez media społecznościowe, a ludzie często to mylą, wiesz, to jest moim zdaniem jeden z takich grzechów głównych sprzedawców, to jest moje zdanie, że okej, ja jestem znany z tego, że ja uwielbiam maksymalnie upraszczać proces sprzedaży i sprzedaję mega szybko, tylko ja najczęściej robię niskie kontrakty, 2 dni szkolenia, ja nie walę projektu szkoleniowego tak jak ty tam na pół roku, że jestem we firmie i ten proces jest dużo dłuższy. No i dlatego mam tą swoją skuteczność, ale na trochę inną wartość transakcji, ale mam wrażenie, że niektórzy ludzie to się zachowują jak taka trochę, ja nie wiem, 5-krotnie upgrade'owana wersja mnie. Że oni chcieliby wrzucić post, z którego ty już masz kupić, bo on się pojawił i on wrzuca jedną informację w sieć. Dzień dobry, jestem i mam jakiś tam tabor, o którym powiedziałeś. I teraz klienci, kochani, przyjdźcie do mnie, bo ja ten tabor mam. Social selling jest czymś innym trochę, jest dzieleniem się wiedzą, pokazywaniem, halo, tu jestem w pewien sposób specjalistą, żeby nie używać słowa ekspert, bo ja tego słowa bardzo nie lubię, ale jestem specjalistą w tej dziedzinie, mogę ci pomóc, albo usiądźmy do rozmów o być może potencjalnej współpracy, może coś z tego będzie lub nie. Natomiast to jest kolejny błąd, czyli ten lęk przed dzieleniem się wiedzą. To o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie i wszyscy znają moje podejście, bo akurat ja się z tym nie kryję, że uważam, że gdybym się tyle wiedzą nie dzielił, to tylu klientów bym nie miał, bo klienci przychodzą po konkretne rozwiązania albo po konkretne wdrożenie czegoś tam u nich, co usłyszeli albo zasłyszeli gdzieś u mnie. I gdybyś, bo też nie oszukujmy się, jakiś czas temu wystartowałeś z tymi mediami społecznościowymi, gadaliśmy na ten temat nie raz, nie dwa, nie pięć, to powiedz teraz tak, od czego zacząć twoim zdaniem, no bo jesteś trochę krócej, od czego zacząć, od czego ty zaczynałeś, o? W mediach społecznościowych? No. No to chyba, nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą, wiesz, ja mam do siebie taki dosyć krytyczny stosunek, może stąd, że ja wiem, na co sobie mogę pozwolić i wiesz, w których zakresach jestem kompetentny, tak? Wiesz, ja mogę ściąć z handlowcem i z niego zrobić po prostu handlowca, bo jestem w stanie szybko wychwycić te rzeczy, te kompetencje, czy te postawy, których mu brakuje i na tym pracować i nie tracić czasu.
Ale czy ja jestem, osobą taką miarodajną w mediach? Ja napisałem też to w książce, że jeżeli chcesz się nauczyć działania w mediach, to zgłoś się do fachowców, bo takich jest dużo w Polsce. Ja też współpracuję tam z dwoma osobami, czasami z nimi konsultuję. Nie jakoś tam mega specjalnie, ale czasami konsultuję pewne rzeczy. Ja uważam, że są ludzie, którzy na tym się znają i lepiej się uczyć od ludzi, którzy się na tym znają. Ale też jak się chce od nich uczyć, to też trzeba przejrzeć portfolio, przejrzeć, czy te osoby robią to, co mówią, bo to też jest bardzo istotne. Myśmy przed podcastem rozmawiali na temat właśnie różnych takich sytuacji, że ludzie się wypowiadają, szkolą innych z tematów, na których no, nie do końca się znają. Nie uważam się za osobę, która na temat działań konkretnych w mediach społecznościowych się powinna wypowiadać, aczkolwiek uważam, że powinno się publikować. Powinno się publikować, powinno się dzielić wiedzą, powinno się dotykać pewnych tematów, które są ciekawe dla mnie, ciekawe mogą być dla innych osób. Ja staram się publikować, wiesz, no ja mam ten zakres kompetencyjny dosyć szeroki, chociaż są osoby, które uważają, że nie można być zakresu kompetencyjnego szerokiego, no ale wiesz, jeżeli zajmujesz się szkoleniami ponad 20 lat, no to siłą rzeczy nie możesz się tylko sprzedażą zajmować, no nie ma takiej opcji w ogóle. Potrafiasz gdzieś na różne sytuacje w biurze i się nagle okazuje, że musisz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, że musisz poszerzyć swoją wiedzę i to dogłębnie, na przykład z zakresu właśnie kreatywnego myślenia, które ja się przez długi czas uczyłem tych technik kreatywnego myślenia i teoretycznie i potem praktycznie wdrażaliśmy różne rzeczy. Musisz gdzieś tam się dowiedzieć na temat właśnie tej perswazji, poznać te elementy, musisz poznać negocjacje, musisz poznać mediację, musisz poznać rynek od strony kupującego, tak, czy tej osoby, która jest po tej drugiej stronie stołu, jak to wszystko funkcjonuje. W związku z czym uważam, że warto się dzielić wiedzą właśnie z tych zakresów, w których człowiek się porusza, które są dla niego istotne. Dlatego ja się w ramach właśnie tych wszystkich obszarów, które tutaj wymieniłem, poruszam. Zarządzania może troszeczkę mniej, ale generalnie staram się właśnie pisać od jednej strony, od drugiej strony. Staram się wrzucać takie posty, które mogą osoby interesować. Staram się pobudzać osoby do dyskusji na zasadzie takiej, że też chcę czyjeś zdanie usłyszeć i powiem, że czasami wypowiedzi osób mnie bardzo zaskakują, że ktoś może mieć na przykład na to takie spojrzenie. Tak jak ostatnio być może czytałeś ten mój post o tym markecie, gdzie dziewczyna oberwała, że tak się wyrażę, żelazkiem w twarz od klienta, no i ktoś mi tam napisał, że dlaczego ja nie ingerowałem. No ja nie mogę ingerować w takie sytuacje, skoro był obecny kierownik, był obecny ochroniarz, widział to dyrektor marketu, to jest ich sprawa, nie moja. Co innego, gdy ja mam w kontrakcie zawarte, że proszę dać feedback, tak, ze szkolenia, co tam mówią pracownicy, co im się podoba, co im się nie podoba, no to wtedy ja mogę dać taki feedback, ale jeżeli go nie mam, to ja go dać nie mogę. Także no fajne są te rzeczy w tych mediach, uważam, że warto pisać, warto coś publikować, warto czytać, warto komentować, bo uważam, że będąc w tych mediach przez jakiś czas, ja mówię o LinkedInie, ja na Facebooku bardzo słabo siedzę. Dlaczego? Bo jak wchodzę na Facebook, to jest jeden wielki bałagan. Przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, ale jestem człowiekiem, który lubi mieć pewne rzeczy poukładane i nie lubię, wiesz, jak tu mi coś wyskakuje, tam mi coś wyskakuje, tu o tym, tu o tamtym, tu jakiś coś tam pokazuje, jakiś filmik. Nie, to jest dla mnie mniej profesjonalne, lepiej się czuję na LinkedInie. Dlatego osoby, które generalnie chcą coś zrobić w biznesie, w tym, co sprzedają, w zakresie, jaki negocjują, czy co kupują. Myślę, mi się wydaje, że LinkedIn jest chyba takim najlepszym właśnie medium społecznościowym. No mnie na Facebooku zmęczył bałagan, mnie zmęczyło jedno i to samo, nie? Czyli pokazywanie mojego cudownego życia, no to akurat tu, no LinkedIn powiedzmy, że ma też takie ciągotki do chwalenia się sukcesami, ale ja uważam też z kolei, że o sukcesach powinno mówić się wprost, natomiast też powinno się umieć mówić o porażkach i to jest druga strona medalu. Ale dobra, to zamykając już temat mediów społecznościowych, ostatnie pytanie z pytań, które gdzieś tam, o które chciałbym Cię zapytać. Gdybyś dzisiaj zaczął w sprzedaży, zakładając, że mając to doświadczenie życiowe, ale jesteś nowy w sprzedaży, od czego byś zaczął?
Znowu moje pytanie, przepraszam, że tak ciągle wracam jakby do tego samego. Ja muszę mieć uściślone sprzedaży, wiesz, to zależy w jakiej sprzedaży, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, no te sprzedaże są różne, bo jeżeli miałbym być na przykład konsultantem, no to na przykład, nie wiem, czy CNL-em, czy jakimś coachem tym, czy kimś, no to pewnie inaczej bym się musiał zachowywać niż w sytuacji, kiedy na przykład miałbym sprzedawać do biznesu, tak? To innymi słowy, dla mnie to, co sprzedaję, komu sprzedaję, jest bardzo istotne w podejmowaniu decyzji, w którym kierunku mam pójść, czego mam się uczyć, co mam robić. Ale na pewno to bardzo często my zresztą wracamy, czy to w rozmowach takich państwowych, czy prywatnych między sobą do tego tematu. Mianowicie ja uważam, że wszystko zaczyna się od przekonań, od podejścia do tego, co się robi. To jest takie pierwsze, najważniejsze wrota, tak? I jeżeli te wrota są tak uchylone, to mimo, że tam po tej drugiej stronie wrót jest, wiesz, masa złota w postaci kompetencji, można go kopać, wybierać sobie, robić się z nim co chce, to i tak się nie osiągnie tego sukcesu, jaki się chce osiągnąć. Nie osiągnie się tego poziomu sprzedaży czy zarobków, no bo sprzedaż jest po to, żeby zarabiać pieniądze, powiedzmy sobie to szczerze, bo to nie robimy tego dla sportu. To potrzebne jest, te wrota muszą się szeroko otworzyć. Musimy mieć przekonanie do tego, co robimy. Ja nie mogę mieć, tak jak pisaliśmy w tych mitach i dyskutowali, tam dużo dyskusji się pod tym postem pojawiło, że trzeba mieć przekonanie do produktu, który się sprzedaje. Mimo tego, że wiele osób nie zgadzało się z tym, ja dalej twierdzę, że fajnie jest mieć przekonanie do produktu, który się sprzedaje, ale to tak naprawdę najważniejsze jest przekonanie mnie do siebie i przekonanie do tego, że to dla klienta jest wartościowy produkt. I ja być może, nie wiem, nie mam przekonania do szczepionki przeciwko COVID-owi, tak? Ale jeżeli wiem, że ludzie tego potrzebują, że nie wiem, czy działa, czy nie działa, czy to jest efekt placebo, czy nocebo, dla mnie to nie ma znaczenia. W każdym razie działa na te osoby, pomaga im, to dlaczego ja im tego nie sprzedawać? Dla mnie to jest proste. Czyli ja bym zaczął od przekonań przede wszystkim, tak? Tutaj, żebym miał pewność, że to, co robię, to jest to, co chcę robić, to ma wartość dla mnie, to ma wartość dla drugiej strony, to ma sens. I potem bym się uczył kompetencji już równolegle produktowo-sprzedażowych. Super rzeczy wspomniałeś, więc jeszcze doprecyzuję, bo na to pytanie odpowiedziałeś tak trochę nieprecyzyjnie, ale powiedziałeś fajną rzecz. To jak rozwijałbyś kompetencje sprzedażowe? Bo wiesz, o tyle ile pewnie widzisz ten sam trend, tak? Czyli wchodzi nowa osoba do organizacji jakiejś, jest mega dobrze rozwijana produktowo, bo produktowo jest rozwijana bardzo często niesamowicie. Tu masz nasze katalogi i wiesz, to jak ja to się często śmieję, to takie trzymanie łapy we własnych gaciach i masturbacja naszymi produktami lub usługami. O tyle kompetencje sprzedażowe dalej, bo ja to dalej mogę śmiało powiedzieć i paradoksalnie mam wrażenie, że czym dłużej jestem w sprzedaży, tym już mniej się ludzi szkoli, bo kiedyś to się ich brało ramię w ramię, jeździł w teren przez 3 miesiące, po 3 miesiącach ta tak zwana metoda na byka, tak to się nazywało, czy na bawoła, czy na coś tam, jak u dzieci tego zwierzęcia, to od czego, gdybyś sam był odpowiedzialny za swój rozwój handlowcem, chcesz osiągnąć sukces sprzedaży, to od czego byś zaczął już będąc w organizacji, chcąc rozwijać umiejętności handlowe? Zakładamy, że jestem zupełnie świeży w handlu, tak? Nowiusieńki jesteś. Ty zresztą bardzo młody jesteś, to u ciebie łatwo to założenie przyjąć. No tak, zależy z której strony życia na to patrzeć. A jest. Z tej drugiej na pewno jestem młody, tak? Więc tak, wiesz co, okej, już na to pytanie odpowiadam. Przede wszystkim ja bym się skupił na tym, żeby zrozumieć motywacje zakupowe. I też na to zwracam uwagę i będę zwracał uwagę i na szkoleniach i w swoich publikacjach. Czyli żebyśmy zrozumieli, dlaczego ludzie dokonują zakupów. Żebyśmy też zrozumieli, co jest w procesie negocjacji na przykład bardzo ważne. I tu uwaga, zaraz mogą się posypać hejty, bo większość osób, szczególnie takich twardych, nastawionych na takie twarde kompetencje się nie zgodzi. No niestety proces sprzedaży i negocjacji to jest proces emocjonalny. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Bo jeżeli ja mówię, że to
Ferrari rozwija 3,9 w setkę tam, znaczy do setki, że trzyma się jak po szynach, że wiesz, że ma jakieś tam skóry wytłoczone i tak dalej, to nie mówię po to, żeby powiedzieć o faktach, tylko po to, żeby wzbudzić emocje. Ja wielokrotnie widziałem strony w procesie negocjacyjnym czy mediacyjnym, które bardzo szybko wchodziły na poziom emocjonalny. Po co się stosuje techniki manipulacji w negocjacjach? Po to, żeby wzbudzić emocje. Ja zawsze daję świetny przykład tego filmu Wielki Szuk, który bardzo lubię, z Nowickim. Ja go oglądam po prostu, może nie non-stop, ale tak 2-3 razy w miesiącu to ja potrafię ten film oglądać, nie dalej jak 2 dni temu go oglądałem. I tam jest taka scena, jak oni siedzą w samochodzie i ten młody, który się od niego chce uczyć, mówi, to jakie są techniki właśnie tej manipulacjami w kart. On mówi, jest wiele, jest takie, milion technik. On mówi milion, a ten mówi, no może nie milion, ale na pewno bardzo dużo. A ten się pyta, no to jak wygrać, co zrobić, żeby wygrać? On mówi, do tego potrzebne jest czujne i zimne oko. Przewaga 51% w dłuższej grze wystarczy, żebyś wygrał. I tak samo jest tutaj, tak? Generalnie są to emocje i po to się pewne rzeczy robi, żeby wzbudzić te emocje. Czyli to jest jedno, zrozumieć motywacje zakupowe klientów. Dlaczego oni kupują? Ludzie kupują tylko z 5 powodów, Patryk, jak wiemy. Bo chcą się czuć pewnie, chcą mieć rozmaicenie, żeby to był fan, zabawa i coś nowego. Chcą się czuć ważni, żeby ktoś ich docenił, szacunkiem darzył i tak dalej. Chcą się czuć w jakiś sposób związany z jakąś społecznością, bo inni klienci to mają, bo inni tego używają, bo w ogóle ludzie używają i to jest potrzebne. I po piąte chcą się rozwijać. Chcą swoje firmy rozwijać. Dla mnie świetnym przykładem są właśnie media, te Facebooki, LinkedIny, gdzie te wszystkie 5 potrzeb jest właśnie wypełnionych, dlatego tak się świetnie te media sprzedają dzisiaj, bo ludzie tam wszystko mają. Czyli poznaj te 5 potrzeb ludzi, dostosuj swój produkt do tych potrzeb, żeby umieć im tak wytłumaczyć, tak pokazać ten produkt, czy rozwiązanie, żeby oni go zobaczyli właśnie przez pryzmat tych swoich potrzeb. To jest jedna kwestia. Druga, starałbym się zrozumieć rynek klienta, na którym on działa, branżę, w której on działa i sytuacja, jaka gospodarcza jest i zastosować i nałożyć ten mój produkt, to moje rozwiązanie tak, żeby zobaczyć, gdzie ono mu wypełnia, wiesz, wypełnia te luki, że to rozwiązanie powinien mieć. Ja mam klientów, którzy sprzedają potwornie drogie rozwiązania technologiczne. Naprawdę. Ja mam firmę, która sprzedaje rozwiązania technologiczne, która jest moim klientem chyba już od 5 lat, z tego co pamiętam, gdzie jak porównamy tę firmę na przykład z polską firmą konkurencyjną, tam różnica poziomów jest chyba 3 razy cenowa. Sprzedają i to niesamowicie sprzedają, ogromnie sprzedają, rosną z roku na rok. W związku z czym trzeba umieć znaleźć to, żeby pokazać klientowi, że to jest dla niego rozwiązanie. To jest, wiesz, ten challenge selling, tak? Właśnie to, o czym mówiliśmy. Mhm. Czyli wiem, znam, potrafię dobrze klientowi doradzić, wiem, co on potrzebuje, wiem, jakie rozwiązania mu są potrzebne. Umiem też nawiązać relacje, bo one są potrzebne, tak? Super, są. Znamy te wpisy, znamy te wszystkie jakieś tam komentarze i publikacje, gdzie się mówi o demonizuje się rolę relacji. Tak, one są ważne, ale ja nie sądzę, Patryk, żebyś ty czy ja wszedł do jakiegoś klienta i zbudował z nim tak super relacje w ciągu, nie wiem, miesiąca czy 2 tygodni, żeby on od ciebie kupił jakieś wielkie rozwiązanie tylko dla relacji, wiesz, jakie są między nami. Te relacje to najczęściej są budowane latami albo są relacjami jakimiś starymi, wiesz, z przeszłości, rodzinnymi, przyjacielskimi i tak dalej. Czyli ja bym głównie na to zwrócił uwagę, a przy okazji równolegle uczył się jednak tego produktu, bo on jest potrzebny, ale nie robił tego, co ty powiedziałeś, czyli wiesz, siedzę w katalogu, bo to jest standard, tak, że handlowiec, on nie idzie do klienta, bo on się uczy produktu. Ja mam klientów, którzy mają kilka tysięcy produktów w swojej ofercie, to on się może, bracie, rok uczyć tego katalogu, wiesz, i do klienta w ogóle nie wyjdzie. Idź do klienta, jeżeli czegoś nie wiesz, powiesz, za chwilę to skonsultuję z moim przełożonym, moim kolegą, zadzwoń i tyle. No, może nie jest to mega profesjonalne, ale o wiele bardziej profesjonalne niż czekanie na to, aż nauczysz się tych produktów na 100%. Bo jak się nauczysz produktów, to potem się będziesz uczył technik sprzedaży, a potem to ci powiedzą, dziękujemy panu za współpracę, no bo niestety, ale nic pan nie sprzedał. To z taką wiedzą to na magazyn, nie? Wtedy będziesz wiedział, gdzie ty stoi. Tak, dokładnie. No, w pełni się zgadzam. No jednak rozwijanie tych umiejętności miękkich jest bardzo ważne. Akurat wspomniałeś właśnie o tych relacjach.
To jest, wiesz, no nie da się nie przytoczyć, jak już rozmawiamy, tego magicznego cytatu Ziga Ziglara. Ja do niego mam różne podejście, bo to bardziej mówca motywacyjny, ale powiedział to mądre zdanie, że jeżeli ludzie cię polubią, to będą cię słuchać, a jeżeli ci zaufają, to powierzą ci swoje pieniądze. I święta prawda, że najpierw musimy zdobyć sympatię klienta, najpierw musi gdzieś to wszystko zacząć nam kiełkować, żeby przerodziło się to w zaufanie, czyli ta relacja została zbudowana. Oczywiście, ta kwestia lubienia, czy ja nawet czasami patrzę, ci przerwę, ja czasami nawet postrzegałem, znaczy widziałem sytuację, gdzie wystarczyła tolerancja sama, tak? Czyli na przykład, że tu chodzi o to, żeby nie było tak, żeby klient cię nie akceptował, bo jeżeli masz dobre rozwiązanie dla niego i jak on ma problem, bo wiesz, problem jest najwyżej w skali potrzeb zakupowych, dopiero potem się pojawiają, wiesz, potrzeby, cele i tak dalej. I jeżeli on ma ten problem, to jeżeli on ciebie zaakceptuje, to on odkupi od ciebie, tak? Tak, ale oczywiście, wiesz, im bardziej będzie miał zaufanie do ciebie, tym lepiej, to jest fakt. Już zamykam się. Nie. I na sam koniec już tak zamykając, no bo szykujesz coś specjalnego, teraz możemy powiedzieć, odcinek będzie tam wyemitowany zaraz na początku lutego, w pierwszy wtorek, to który to będzie? Drugi chyba, nie? Jak dobrze pamiętam. Tak, drugi. Natomiast nagrywamy to 26 stycznia. Arek jest już w zasadzie po przedbiegach, po przygotowaniu czegoś specjalnego. Wspomniał na początku, że będzie to webinar. To teraz nam opowie więcej. Co to jest za webinar, co na nim będzie i dla kogo jest ten webinar? Wiesz, no dla mnie ten webinar to jest takie wyzwanie, że ja wymyśliłem sobie, że zanim jakby pokażę ten webinar do końca, to będę chciał pokazać kilka filmów, które będą wprowadzały i pokazywały, co tam będzie. Oczywiście taki krótki film, takie bardzo krótkie filmiki. Generalnie webinar się nazywa Język sprzedaży, negocjacjach i nie tylko. No jak sama nazwa wskazuje, poświęcony będzie językowi, czyli jego roli, znaczeniu, a przede wszystkim praktycznemu wykorzystaniu właśnie w sprzedaży, w zakupach, w negocjacjach, w szkoleniach, w prezentacjach, czyli wszędzie tam, gdzie porozumiewamy się, gdzie język jest przez nas używany. I to będzie o tyle specyficzny webinar, że my w 90% ponad zostawimy te wszystkie pozostałe kwestie komunikacyjne na boku. Czyli nie będziemy mówić o komunikacji w sensie niewerbalnej mowy ciała, nie będziemy mówić o składnikach głosu i tak dalej, będziemy się skupiać tylko na słowach. Czyli na tym, w jaki sposób, jakie słowa oddziaływują na nas, na nas ludzi, w jaki sposób na nas wpływają. Będziemy mówić o tak zwanym wycieraniu się, czyli dewaluacji słów. Na przykład dla mnie takim słowem, które już zaczyna wchodzić, najpierw to była oferta, dla mnie takim pierwszym słowem, które tak się szybko zdewaluowało. Dzisiaj mało kto pisze oferta, komu zależy na tym, żeby dobrze sprzedać swój produkt. Dzisiaj się pisze, że to jest propozycja. Tak samo na przykład słowo pomóc. Jak ja wchodzę dzisiaj na LinkedIna i wszędzie mam pomagam, to musimy mieć świadomość tego, że to słowo zaczyna spadać na wartości. Ono dzisiaj ta pomoc już nie jest odbierana jako pomoc, tylko jako chęć sprzedaży swojej usługi, swoich rozwiązań. I będziemy mówili o tego typu sytuacjach, czyli jakie słowa w jaki sposób wpływają, jakie słowa należy już powoli wymieniać, jakie inne wprowadzać, dlaczego słowa na przykład na nas wpływają, jak to się dzieje, jakie konstrukcje językowe, gramatyczne powinny być stosowane w jakich sytuacjach. Dlaczego jedna rzecz, jak powiem do ciebie, na ciebie nie zadziała, a na kogoś innego zadziała, na mnie nie zadziała, na kogoś innego zadziała, w jakim kontekście. Generalnie będzie to webinar poświęcony językowi, dwie części po 1,5 godziny. I co najważniejsze, to jest to, że ten webinar nie ma ceny. To znaczy nie jest ani za darmo, ani nie jest bezcenny. On ma taką wartość, jaką wy czy ty uważacie, że dla was ma. Czyli jeżeli uważasz, że ten webinar da ci jakieś określone zyski w przyszłości, wniesie ci jakąś wartość, to po prostu taką kwotę przelewasz na zrzutkę.pl, gdzie specjalne konto sobie założyłem i wy będziecie wpłacać tyle, ile uważacie za ten webinar. Także tak dużo, w takim dużym skrócie, też będzie o manipulacji oczywiście troszeczkę, w różnych kontekstach, jak się przed nią bronić, na konkretnych przykładach. Także zapraszam 13, pierwsza część, 22 część. No, wspomniałeś o słowach. To tylko pamiętaj, że był taki człowiek, który wspomniał jakiś czas temu, że już jest zmęczony
wszystkim, co się w ostatnich latach dzieje wokół słowa Rabat. Bo jak z jednej strony słyszę ten idiotyczny tekst, że Rabat to stolica Maroka, to mi się zaraz kuźwa nóż w kieszeni otwiera, bo po prostu żygać mi się chce. Sorry, nie mam innych sformułowań, ale po prostu jak wszyscy zaczęli latać jak poparzeni, jak ktoś gdzieś kiedyś rzucił to w rynek i nagle wszyscy Rabat to stolica Maroka. Z drugiej strony, jak już zacząłem słyszeć te różne, nawet ja nawet nie wiem, czy to są synonimy, czy mogę tak to nazwać, ale wszystkie odmiany, jakie tylko mogły być słowa Rabat, z jednym szczególnie mnie denerwującym, czyli słowem upust. No nienawidzę tego słowa, po prostu jak ja słyszę, mi się zaraz to z odpustem kojarzy, tym kościelnym, nie? Nie wiem, czy też masz takie poczucie, albo w reklamie ostatnio widziałem, to akurat mi się podoba, bo to fajnie jest zrobione, że zamiast rabat czy upust to jest suma wartości. To tak ładnie brzmi. Suma wartości tam na jakąś tam kwotę. To no ja jestem jednak mimo wszystko zwolennikiem prostoty. Jeżeli dajesz klientowi rabat, to po prostu powiedz mu, że dajesz mu rabat, a jak on sobie zaśmieszkuje, że stolica Maroka, no to ewentualnie zrób głupią minę. No i tyle. Tak, jak najbardziej. Tak. No dobra, Arku, ja już jak gdyby wiem o tym, zanim materiał będzie wrzucony w sieć, no to będę miał już link, rozumiem, zapowiadający twoje wystąpienie, te dwa spotkania. Więc te spotkania będą podlinkowane zarówno czy to na moim podcaście, czy to na kanale na YouTube. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby jednak przyjść i posłuchać przez chwilę Arka, co on tam będzie miał do powiedzenia w kwestii tych słów, tej manipulacji. Jak już będzie miał konkretne case studies, to już pewnie trochę szerzej omówi kwestie manipulacji już na konkretnych przykładach chociażby. Czy chciałbyś coś powiedzieć na koniec naszym słuchaczom, widzom? Nie, ja dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo za to, że mogłem wziąć udział w Twoim projekcie właśnie tych podcastów, bo są to rzeczy bardzo ciekawe. Uważam, że o wiele ciekawsze są wywiady, rozmowy z ludźmi, czy to z różnych branż, czy różnych obszarów, czy to sprzedaży, negocjacji, czy z różnym doświadczeniem, bo to też daje osobom, które słuchają, czy oglądają właśnie te filmy, inne spojrzenie, którym być może one się będą odnajdywać troszeczkę lepiej, być może troszeczkę gorzej, ale będą mogły widzieć różne spojrzenia, a to też im pozwoli spojrzeć na rynek inaczej, na klientów potencjalnych inaczej, na to, że każdy ma prawo do swojego zdania, każdy ma jakieś tam własne doświadczenie i wnioski, jakie z tego doświadczenia wyciągną. W związku z czym to jest dla mnie bardzo wartościowe i serdecznie dziękuję, że miałem tutaj możliwość wzięcia udziału w tym. No i elegancko. No nie odbyłoby się to bez Ciebie, bo w każdej mojej serii jesteś, także jak będzie jakaś nowa seria, to też spodziewajcie się Arka. Także ja też serdecznie wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że wyciągnęliście z Arka jak najwięcej dla siebie. Odsyłam Was też do pozycji Arka książkowych, w szczególności do Mistrza Sprzedaży, ale w czwartym wydaniu, bo tam jest jeden bardzo ciekawy wywiad. Ciekawe z kim. Nie kupujcie innych. Nie, oczywiście żartuję. To była pierwsza książka, którą ja miałem okazję, akurat miałem w rękach, dotyczącą sprzedaży. Do dziś jest to książka, do której wracam. Zresztą jak do Biblii, w której wspomniałeś o przekonaniach akurat. No, przekonania w sprzedaży mi się kojarzą tylko z Tobą, bo od Ciebie pierwszy raz je usłyszałem, później je czytałem i też gdzieś na nie kładę nacisk, jeśli chodzi o...